sprawie budżetu na lata 2021-2027, tak uważa minister inwestycji i rozwoju. Jerzy Kwieciński dodaje w Telewizji Polskiej, że dziś zabrzmią dopiero pierwszy gwizdek. Te negocjacje będą chyba najtrudniejsze w historii, bo z jednej strony mamy Brexit i zmniejszenie wkładów do budżetu ze względu na odejście drugiej gospodarki w Unii Europejskiej, a z drugiej strony pojawiły się nowe, naprawdę bardzo poważne wyzwania i koszty z tym związane dla Unii Europejskiej. Polityka migracyjna, polityka bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego, digitalizacja, globalizacja, polityka klimatyczna i tak dalej. Podziału pieniędzy na poszczególne kraje jeszcze nie ma. Będą znane, gdy komisja ustali kryteria przyznawania unijnych funduszy. W całym kraju świętowano Dzień Flagi. To stosunkowo młode święto, obchodzone od 14 lat. Mieszkańcy Trójmiasta podkreślają, że to ważny dzień, bo przypomina o naszych symbolach i o tożsamości. No jest to chyba, myślę, jakiś taki symbol naszej narodowości, żeby w końcu pokazać też, kim jesteśmy i że jesteśmy. Cały rok ma być flaga wywieszona. To symbol wolności. No, manifestujemy swoją wolność w ten sposób, że wywieszamy flagę narodową naszego kraju. To jest wspaniała sprawa i ta flaga powinna dotrzeć do nas wszystkich Polaków, niezależnie od opcji, jakie dzisiaj występują. Dziś obchodzony jest także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Mike Pompeo zaprzysiężony na sekretarza stanu USA. Podczas ceremonii mówił, że Korea Północna musi zobowiązać się do natychmiastowego zaprzestania programu zbrojeń. Wysiłki zmierzające do likwidacji broni jądrowej w tym państwie są wciąż na początkowym etapie, a ich efekt jest niepewny, mówił Mike Pompeo. Kilka dni temu przyznał, że istnieje realna możliwość osiągnięcia porozumienia przez prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcę Korei Północnej Kim Jong-una w sprawie zakończenia północno-koreańskiego programu pracy nad bronią nuklearną. A Donald Trump oświadczył kilka dni temu, że do rozmowy z północno-koreańskim przywódcą może dojść w najbliższych 3-4 tygodniach. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest 22.33, za chwilę sport, ale dziś będziemy rozmawiać także o podwójnym święcie, bo dziś drugi dzień maja, czyli święto flagi, ale także dzień Polonii i Polaków za granicą. O tym, jak żyje się Polakom poza granicami ojczyzny, będziemy rozmawiać po godzinie 23. A już teraz pora na przegląd najważniejszych sportowych wydarzeń wtorku. Kronika sportowa. Rafał Bała, witam i zapraszam na sportowe podsumowanie dnia. Rozpoczynamy od piłki nożnej i finału Pucharu Polski. Na Stadionie Narodowym przy prawie 50 tysiącach kibiców Legia Warszawa okazała się lepsza od Arki Gdynia, zwyciężając 2-1. O tym, jak wyglądało to spotkanie, mówił Tomasz Kowalczyk i Filip Jastrzębski. Legia Warszawa wywalczyła Puchar Polski po raz 19 w historii i śrubuje rekord w tych rozgrywkach. W finale stołeczny zespół uchodził za faworyta, ale nie było mowy o lekceważeniu przeciwnika, który przecież bronił trofeum. Weszliśmy dobrze mecz, kontrolowaliśmy, szczególnie ta pierwsza połowa była mega dobra, stwierdził kapitan Legii Mirosław Radowicz. Mieliśmy wszystko pod kontrolą, chyba widać to było zresztą. No znaczy Arka sporo nam problemu ostatnio zrobiła, z czego nie mówić. Też pamiętamy super puchar, potem wyjazd ostatnio u nich, gdzie przegraliśmy. Także dzisiaj też byliśmy napompowani, zmotywowani, weszliśmy super mecz i pokazaliśmy, że dzisiaj po prostu byliśmy lepszym zespołem. W rozgrywkach o Puchar Polski bramki Legii bronił Radosław Cieżniak. Trener Dejan Klafuric postawił na niego również w finale. To świadczy o tym, że przede wszystkim trenerzy mi ufają. To dla mnie to jest wielkie wyróżnienie, że dalej jest miejsce dla mnie w Legii. Mogło różnie się dzisiaj wydarzyć. Jakby dzisiaj trener postawił na Arka, no cóż mógłbym zrobić? Wiadomo, nie jestem w rytmie meczowym. Natomiast trener bardzo we mnie wierzy i ja to czuję od początku. Czy to jest trener Dowka, czy trener Kowalewski, czy obecnie teraz trener Klaw, więc jak najbardziej dla mnie to jest bardzo, bardzo przyjemne i cieszę się, że nie zawiodłem, pomogłem zespołowi. Nie miałem może zbyt dużo pracy,
ale myślę, że zespół ze mną w ramce się czuł się pewnie, bo ja naprawdę też czułem się bardzo dobrze. Dla obrońcy Legii Michała Pazdana mecz na Stadionie Narodowym to już chleb powszedni. Reprezentant Polski przyznał, że jego zespół był dzisiaj lepszy. Po to się gra, żeby zdobywać trofea, także na pewno fajna sprawa grać na Narodowym już w finale i wygrać to chyba każdy z zawodników ma radość z tego powodu i jest zadowolony. No dobrze, wyszliśmy mecz, się wydaje, że sprowadziliśmy 2-0, kontrolowaliśmy przebieg spotkania, na pewno gdzieś nie przez całe spotkanie, bo gdzieś na początku drugiej połowy mieliśmy trochę się rozbujać, ale nie stworzyli dogodnych sytuacji. Legioniści dobrze zaczęli spotkanie i przejęli inicjatywę, co zaowocowało dwiema bramkami, które ustawiły mecz. Pierwszą z nich zdobył Jarosław Niezgoda. Życzylibyśmy sobie tego w każdym spotkaniu, żeby ten mecz tak się układał, by się jednakomicie faktycznie zepchnęliśmy arkę do defensywy i też potwierdziliśmy to bramkami, bo to jest w piłce nożnej najważniejsze i to się dzisiaj udało zrobić szybko. A Arka Gdynia mały opór stawiła, bo wydawało mi się, że jakby oni zupełnie nie chcieli odrobić tych strat. Czy to jest tak, że łatwo wam się grało? Dobrze zaczęliśmy to spotkanie i trochę pewnie Arka się, no nie wiem, może się nie spodziewała, że aż tak ruszymy i tak szybko to się potoczy, bo w zasadzie w pierwszej połowie 2-0, jesteśmy mistrzem Polski, bo raczej nie wypuściliby tego. A w końcówce pojawił się jakiś strach, bo jedna bramka stracona, były jeszcze 2 minuty. Czy tam już też byliście spokojni, że dotrwacie? No właśnie, mała obława się pojawiła, bo nie poszedłem na to bramka w końcówce i właśnie 2-3 minuty zostały do końca, ale no dobrze, tą końcówkę zagraliśmy, już nie daliśmy Arce dotknąć piłki. No i tak powinniśmy grać też wcześniej, tak? Grać na połowie przeciwnika i utrzymywać się przy tej piłce, bo 2-0 to już jest wynik w zasadzie już pozamiatany. A jakie emocje towarzyszą, kiedy na tak dużym stadionie pełnym kibiców wznosi się puchar, to musi być coś wyjątkowego. No to jest wyjątkowa chwila, ale normalny dzień, tak, w pracy. Byliśmy faworytem i to był też nasz obowiązek, żeby dzisiaj wygrać. Po trafieniu Niezgody prowadzenie podwyższył Cafu. Arka zdołała strzelić tylko jednego gola. W doliczonym czasie gry dokonał tego Dawid Sołdecki. Piłkarze z Gdyni nie kryli rozczarowania. Oni głęboko wierzyli w to, że mogą powtórzyć wielki sukces sprzed roku. Przegraliśmy, no jakie mogą być nastroje? Mówił obrońca Arki Adam Marciniak. Smutno jest, prawda, chcieliśmy wygrać. Przegraliśmy, no to myślę, że łatwo jest odczytać, jakie były nastroje, no ale kiedyś z perspektywy czasu to wszystko docenimy, że taka drużyna jak Arka Gdynia 2 razy grała na Narodowym i w historii klubu mimo wszystko jest to jedna z lepszych kart. Również Damian Zbozień przyznał, że gra w finale 2 razy z rzędu to już coś wielkiego. Ten mecz to będziemy pewnie rozgrywać wiele razy jeszcze w naszym życiu, bo może się nam nie trafić, no nie ma co ukrywać, to jest wielkie wydarzenie dla klubu, dla nas zawodników, dla kibiców. Znowu przyjechać na ten Narodowy i przykro jest dzisiaj to przegrać. Ciężko teraz mówić, no bo walczyliśmy do końca, strzeliliśmy bramkę z autu, czyli tak w sumie w naszym stylu. Podniesioną głową wrócimy do Gdyni, szkoda. Patrzyłem, jak Legia wznosiła ten puchar i mnie zazdrościłem. W zeszłym roku ja byłem tam na górze, dzisiaj o niej płakać mi się chciało. I ja zapamiętam sobie ten obrazek, bo to mi doda gdzieś w trudnych chwilach takiej energii, żeby pracować, żeby kiedyś się tam jeszcze znaleźć. A to marzenie każdego zawodnika. Teraz trofeum jest w rękach piłkarzy Legii Warszawa. W Polsce rozstrzygnęły się losy krajowego pucharu, natomiast wciąż czekamy na zwycięzcę tegorocznej Ligi Mistrzów. W finale Real Madryt zmierzy się z Liverpoolem. Dziś w rewanżowym meczu półfinału Anglicy przypieczętowali swój awans, choć przegrali z Romą 2-4. Jednak tydzień temu u siebie triumfowali 5-2. Dzisiejszy mecz, który zakończył się kilkadziesiąt sekund temu, oglądał Piotr Kowalczuk, który na gorąco z Rzymu przekaże Państwu teraz komentarze, jakie po półfinale płyną z Półwyspu Apenińskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wynik 4-2 dla Romy jest nieco mylący w tym sensie, że może sugerować, że Roma miała szansę odrobić straty. Nie, ostatni gol dla Romy padł w doliczonym czasie gry, w ostatnich sekundach po rzucie karnym, więc Roma szans na awans po prostu nie miała. Z drugiej strony był to, rozegrała znakomity, ambitny, piękny mecz. W ogóle ten mecz był fajnym widowiskiem, bo to był pokaz otwartego, atakującego futbolu, w którym nikt nie odstawia nogi. Oczywiście sposób, w jaki Liverpool grał, był trochę przesądzony wynikiem z pierwszego meczu. Niemniej jednak to, czego trener De Francesco od swoich piłkarzy żądał, czyli pełnego zaangażowania, ambicji, woli walki. Powiedział, że nie interesuje go wynik 0-0. Wszystko jedno, jak się skończy, trzeba walczyć. Przyszło 70 tysięcy ludzi na stadion i dla nich trzeba grać. Roma to zrobiła. Także to było znakomite widowisko sportowe. Może Roma miałaby jakieś większe szanse, gdyby nie, no po prostu proste błędy. W 9 minucie, kiedy Roma nacierała, wydawało się, że bramka jest kwestią kilku minut,
Klein-Golan zamiast do kolegi podał do Firmino. Ten wystawił piłkę Mane, Roma przegrywała w tym momencie już w 9 minucie 0-1, więc właściwie realnych szans na awans Rzymianie od początku tego meczu nie mieli. Niemniej jednak brała za ambicje. Wszyscy tutaj podkreślają, że Roma osiągnęła bardzo wiele. Kto by na początku rozgrywek mógł pomyśleć, że Roma wyjdzie z grupy, a już nikt zupełnie nie byłby w stanie postawić żadnych pieniędzy na to, że Roma będzie w półfinale Ligi Mistrzów. To jest miejsce zarezerwowane dla Juventusu, a nie dla Romy. To się zmieniło. A zatem trzeba pochwalić Rzymian za te rozgrywki, no tym bardziej, że przecież jeszcze wcześniej wyeliminowali wielką Barcelonę, a teraz byli bliscy mimo wszystko jednak do prowadzenia do dogrywki w meczu z Liverpoolem. Piotr Kowalczuk, dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że wielki finał Ligi Mistrzów odbędzie się 26 maja w Kijowie. Monika Sportowa. Roxana Zasina ma już co najmniej srebrny medal Mistrzostw Europy w zapasach. Polka awansowała do finału odbywających się w Kaspijsku Mistrzostw. Zasina, rywalizująca w kategorii do 55 kg, w półfinale pokonała Turczynkę Belichę Gun 2-1. Wcześniej w ćwierćfinale wygrała z Ukrainką Anną Wojtową 10-4. Tutaj dużo robi doświadczenie. Ja ostatnio miałam taki słabszy okres, byłam w wojsku, trochę chorowałam, więc za bardzo nie trenowałam. Myślę, że tutaj doświadczenie i tak trochę serce do walki wzięło górą, bo na pewno nie czuję się jakoś super przygotowana. Ja w każdym razie mam tak, że mam respekt do każdej rywalki, nigdy żadnej nie lekceważę, więc myślę, że one też idą w tą stronę. W jutrzejszym finale Zasina rywalizować będzie z Białorusinką Iriną Kuraczkiną. O brąz w kategorii do 68 kg Monika Michali powalczy z Turczynką Busy Tosun. A dziś Dawid Kareciński w wadze 67 kg oraz Gevorg Sahakian w kategorii 72 kg przegrali walki o brązowy medal. Skra Bełchatów bliżej złotego medalu Mistrzostw Polski Siatkarzy. Bełchatowianie w pierwszym meczu finału do trzech zwycięstw pokonali dziś Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-0. W Bełchatowie jest Piotr Gliński. Witaj i powiedz, z czego wynikała dzisiejsza zdecydowana przewaga Skry? No tutaj jednak troszeczkę bym polemizował, bo tej zdecydowanej przewagi w grze Skry nie było widać. Ten mecz był naprawdę kosmiczny, ten mecz był bardzo wyrównany. Tutaj losy każdego seta ważyły się do ostatniej piłki. Dość powiedzieć, że dwa pierwsze sety zakończyły się zwycięstwem siatkarzy PGS Skry Bełchatów 25-23. Żadnej z drużyn w tych dwóch pierwszych setach nie udało się mieć większej przewagi niż 2 punkty. Na przemian. Raz to PGS Skra prowadziła 2 punktami, a raz Zaksa Kędzierzyn. Ale te końcówki, końcówkami wygrywali te sety siatkarze PGS Skry Bełchatów, którzy dzisiaj od samego początku tego spotkania widać, że byli naprawdę pewni siebie, pewni swego. Oni tutaj chcieli wygrać, bo przecież te obie drużyny mają rachunki do wyrównania, choćby za ten ubiegłoroczny finał i cały czas o tym, jak mantra powtarzali to siatkarze PGS Skry Bełchatów. Chcemy się zrewanżować. No i są rzeczywiście o wiele, wiele bliżej od siatkarzy Kędzierzyn-Koźle, by rzeczywiście powrócić na tron, bo przecież ostatni raz siatkarze z Bełchatowa sięgnęli po złoty medal w 2014 roku, kiedy to w finale pokonali Asseco Resowię. No ale trzeci set, to był dopiero prawdziwy majstersztyk w wykonaniu obu drużyn. Zaczęło się od prowadzenia 3-0 Bełchatowia. Później było 6-3 i w pewnym momencie, nie wiadomo co się stało, siatkarze PGS Skry stanęli. Nie dość, że Zaksa doprowadziła do wyrównania, to objęła 3-punktowe prowadzenie i później przez dłuższy czas udawało jej się utrzymywać te 3 punkty przewagi. No ale przyszedł moment, kiedy to siatkarze PGS Skry znów objęli 3-punktowe prowadzenie 22-19. Później jeszcze mieliśmy remis po 24, no ale znów końcówka należała do drużyny z Bełchatowa. A więc 3-0 zwycięstwo w pierwszym meczu. MVP tego spotkania został Mariusz Wlazły, który w sumie zdobył 16 punktów. No i cóż, czekamy na mecz numer 2, który już w najbliższą sobotę w Kędzierzynie-Koźle. Piotr Gliński, dziękuję za tę relację. Dziś rozpoczęła się też rywalizacja o brązowy medal Mistrzostw Polski Siatkarzy.
koszykarzy. Trefla Gdańsk wygrał za ZSM Olsztyn 3-2. Brąz zdobędzie ten zespół, który wygra 3 mecze. W żeńskiej lidze brązowy medal trafił do Budowlanych Łódź. Dziś pokonały na wyjeździe Developers Rzeszów 3-2. Z Podkarpacia zgłasza się Bartłomiej Wisz. Gabriela Polańska, środkowa bloku drużyny łódzkiej. Serdeczne gratulacje przede wszystkim pani Gabrielo. Pani tutaj wygrywa z zespołem przecież w swoim rodzinnym Rzeszowie. Tak, dokładnie. Ja właśnie przed tymi meczami mówiłam, że jeszcze nigdy nie odbierałam medali przy moich rodzicach na żywo, przy mojej rodzinie. Teraz miałam taką szansę i możliwość. Jestem chyba w tym momencie najszczęśliwszą osobą na świecie. Można powiedzieć, że ten trzeci mecz rozstrzygający przypominał to pierwsze spotkanie w Rzeszowie. Tutaj kiedy także było 500, ale wtedy przegrałyście. Wyszłyśmy wtedy ze stanu 2-0, kiedy przegrywałyśmy, doprowadziłyśmy do tiebreaka. Żal nam było tego meczu. Zamknęłyśmy ten rozdział u siebie, wygrałyśmy 3-0. Tutaj miałyśmy lekką zadyszkę w trzecim i czwartym secie, chociaż w trzecim i tak wyciągnęłyśmy sporą przewagę Rzeszowa. No i chwała Bogu, już w tym tiebreaku się udało wygrać. Mama, dobrze, że wygrałaś ten brązowy medal, dlatego że w domu go umyj. Tak mówił synek i Kubuś. Kubuś. Łzy już spłynęły, ale pewnie długo jeszcze będzie się to rozpamiętywać. Na pewno tak. Ta liga ciężka i długa, nie grana jest po to, żeby grać w czwarte miejsce i tutaj to czwarte miejsce jest najgorsze. Monika Ptak, środkowa bloku rzeszowskiej drużyny. Długo jeszcze będzie to zasiedzieć, tak samo myślę, że jak porażka z OKS-em. Długo wchodziłeś dzisiaj w ten mecz, czy to efekt zmęczenia? Nie wiem, czy zmęczenia. Myślę, że bardziej tutaj zdziałały nasze głowy. Przestraszyłyśmy tego, co się dzieje, ale ważne jest to, że potrafiłyśmy jednak się przeciwstawić. Być może... Sytuacje zwrotne. Właściwie w pierwszym secie 19-24 wchodzi Janka Kaczmar na zagrywkę, robi się remis, na przewagi przegrywacie. Drugą partię właściwie oddajecie bez walki, ale w trzecim znowu podnosicie się i tak samo było w czwartej partii. Tutaj właściwie z psychologicznego punktu widzenia to wiele wskazywało na to, że jednak wygracie tego rozstrzygającego piątego setu. Prawda, dlatego tutaj Breka też weszłyśmy na buzomana, natomiast wytrąciły nas z równowagi znowu jakieś tam detale. Stało się tak, że przegrywamy i zajmujemy czwarte miejsce w lidze, a to jest chyba najgorsze wiadomość. Polski Cukier to Toruń i Stal Ostrów Wielkopolski. Te drużyny awansowały dziś do półfinałów Mistrzostw Polski Koszykarzy. Obie wygrały serię ćwierćfinałowe 3-0. Polski Cukier wygrał dziś z MKS-em Dąbrowa Górnicza 84-69, a Stal pokonała Kingę Szczecin 91-73. Czech Alois Kankowski wygrał w Raciążu 19. Kolarski Memoriał Romana Siemińskiego. To jego trzeci triumf w tej imprezie. Podium uzupełnili reprezentanci Polski Szymon Sajnok i Alan Banaszek. O szczegółach w relacji Włodzimierza Reznera. Po 163 kilometrach 19. Memoriału Romana Siemińskiego, pięknego wyścigu, oglądaliśmy fantastyczny finisz i niezwykły pojedynek o zwycięstwo dwóch mistrzów świata w kolarskim torowym Omnium. I znów, tak jak wczoraj w Babuszewie podczas Memoriału Andrzeja Trochanowskiego, wygrał Czech Alois Kankowski, ale Alois, nie było łatwo. Nebylo lehko, tam byla tam velká útěžka, tam jsme měli na naše zastoupení Konva, potom jsme to nechali na finish a tam už to vyšlo na nás. No. CCC atakowało i wyszło właśnie na korzyść ekipy Elkow, na korzyść ekipy czeskiej i Alojsa Kankowskiego. Ale na drugim miejscu polski mistrz świata w Omnium. Co tu dużo mówić, niebywale utalentowany kolarz młodego naszego pokolenia Szymon Sajnok. Walczyłeś, Szymon, o to zwycięstwo, pazerny jesteś i dobrze by wygrywać. No tak, tym razem nie wyszło, z chłopakami zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. No dopiero w sumie drugi można start z Aloysem, więc uczymy się go i na pewno na następnych wyścigach już będzie lepiej. Nie damy mu tak łatwo wygrać z nami. A na trzecim miejscu kolejny wielki polski kolarski talent Alan Banaszek, też CCC Sprandi Polkowice. Dyrektor wyścigu Marcin Wasiołek ma powody do zadowolenia, bo na 90-lecie Legii Warszawa, tej polskiej kolarskiej potęgi, można się radować. No tak, niezwykle cieszy nas ta sportowa walka, niezwykle wysoki poziom sportowy. Alois Kankowski pisze historię naszych wyścigów. Wczoraj po raz trzeci wygrał, jest rekordzistą. To Memoriał Andrzeja Trochanowskiego. Dzisiaj po raz drugi z rzędu wygrał Memoriał Romana Siemińskiego. Także tworzymy tu wspólnie historię. Zwycięstwem kolendra Timo de Jonga zakończył się w Nowym Sączu piąty etap kolarskiego karpackiego wyścigu kurierów. Liderem pozostał rodem dzisiejszego triumfatora Siert Bax. Na piątej pozycji
pozycji finiszował najlepszy z Polaków Szymon Krawczyk. Piłkarze ręczni Orlenu Wisły Puck wygrali na wyjeździe z Wybrzeżem Gdańsk 36-25 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski. Rewanż zostanie rozegrany za tydzień w Płocku. Natomiast w Ekstraklasie kobiet Perła Lublin pokonała AZS Koszalin 29-23 w zaległym spotkaniu 26. kolejki. Drużyna z Lublina już wcześniej zapewniła sobie tytuł mistrzowski. Polscy tenisiści stołowi przegrali z Francją 0-3 na zakończenie fazy grupowej drużynowych Mistrzostw Świata, które rozgrywane są w szwedzkim Halmstad. Biało-czerwoni zajęli ostatnie miejsce w grupie D i rywalizować będą o miejsca 13-24. Dziś 2 maja, więc Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Barwy narodowe to nieodzowny element startów sportowców w międzynarodowych imprezach. Nic więc dziwnego, że symbole narodowe są dla nich bardzo ważne, co podkreśla medalistka Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w sztafecie 4x400 metrów Iga Baumgartlita. Akurat nasza sztafeta to raczej patriotki i jesteśmy dumne z tego, że możemy pod naszą flagą z orzełkiem na piersi i bardzo dobrze się czujemy w tych barwach. No jest to takie duma wielka, że możemy założyć ten strój. Pamiętam, jak dostałam swój pierwszy strój startowy reprezentacji Polski, to nie chciałam go zdejmować. W ogóle cały czas się cieszyłam, że mogę tak wyglądać i być biało-czerwona. Biało-czerwona flaga towarzyszy wam też podczas tej rundy honorowej często. Bierzecie ją, do zdjęć się ustawiacie. To jest też taki element charakterystyczny dla lekkoatletyki, ta runda honorowa. Tak. To chyba w żadnej innej dyscyplinie się nie zdarza i no to jest bardzo fajne. Możemy sobie przebiec kółko honorowe. Jest to trudne, bo jeszcze musimy wykrzesać siły, żeby to koło honorowe przebiec, ale ta flaga naprawdę jeszcze potem nas unosi tak na skrzydłach, że jeszcze mamy siłę jeszcze przebiec i się z kibicami cieszyć z tą flagą. Joanna Jędrzejczyk, najlepsza polska zawodniczka mieszanych sztuk walki, mistrzyni UFC, dla której bardzo ważne są starty pod biało-czerwoną flagą. 2 maja to jest Dzień Flagi właśnie, no i wielkie święto. Wiem, że pani traktuje to bardzo poważnie, mimo że mnóstwo czasu spędza pani w Stanach Zjednoczonych. Właściwie można powiedzieć, że to jest pani drugi dom, ale ten pierwszy dom zawsze pozostanie w Polsce i hymn Polski, prawda, i biało-czerwone barwy to coś wyjątkowego. To rozpierasz pierdzi, słyszy się Mazurka Dąbrowskiego i ja to uwielbiam i tak jak wspomniałeś, pomimo iż trenuję na co dzień w American Top Team, to jest tylko biznes. Ja swoją przyszłość, ja się śmieję, że swoje podatki płacę w Polsce. Ja tutaj chcę budować Polskę, chcę być częścią tej Polski, rozwoju Polski, chcę promować Polskę, chcę promować swoją ojczyznę i wiarę na arenie międzynarodowej i myślę, że mi to dobrze wychodzi, że jestem godną ambasadorką, ale to jest taki mój cel, bo Polska jest pięknym krajem, w którym dobrze się żyje. Myślę, że my możemy być dumni z tego, kim jesteśmy i co posiadamy i jaką drogę tak naprawdę przeszliśmy. My wiele lat temu borykaliśmy się naprawdę z ogromem zniszczeń, z wojnami, z opresjami, a jesteśmy teraz naprawdę mocnym i silnym państwem i ja optymistycznie patrzę w przyszłość i wierzę, że gdy w przyszłości będę miała swoje dzieci i będę chciała w nich zarażać ten patriotyzm. Ale nawet ludzie, którzy mieszkają poza granicami kraju, bo musieli niestety uciekać za pracą, są jeszcze mocniejszymi patriotami niż by mieszkali tutaj, bo będąc właśnie na obczyźnie, człowiek ma takie większe poczucie bycia Polakiem i promowania tego. Medalistka olimpijska, ale w pięcioboju nowoczesnym Oktawia Nowacka. Człowiek długo nie zdaje sobie z tego sprawy, dopóki nie stanie na podium olimpijskim i nie zobaczy swojej flagi. Myślę, że to jest moment, który weryfikuje wszelkie przekonania i to jest najwspanialszy moment, kiedy stojąc ubranym na biało-czerwono czuję się po prostu tą taką przynależność. A szczególnie w roku stulecia odzyskania niepodległości. Dokładnie. I w dzisiejszej audycji to już wszystko. Przypomnę, Legia zdobyła piłkarski Puchar Polski, a Liverpool awansował do finału Ligi Mistrzów. Ponownie o sporcie jutro rano. Kronika sportowa. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 22.53. 2 maja to nie tylko państwowe święto flagi, ale także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Z tej okazji zaplanowano szereg uroczystości związanych z życiem Polaków poza granicami ojczyzny. To także dzień, w którym im dziękujemy. Za co? Lista jest długa, a jej treść zna Michał Fetusio. Poza granicami Polski mieszka ponad 20 milionów Polaków lub osób przyznających się do polskiej tożsamości i korzeni. Taki zasób ambasadorów jest niezwykłą wartością, którą w tym szczególnym dniu trzeba doceniać i jej dziękować, mówi Mateusz Stąsiek z resortu spraw zagranicznych. Po prostu świętują Polacy w kraju, Polacy za granicą oraz Polonia, bo wiele osób
wyróżnia Polonię jako jeszcze osobną kategorię. Polonia w całej historii była wielokrotnie kluczowa i dla tworzenia polskiej kultury. Również 100 lat temu świętujemy w tym roku rocznicę dla odzyskania polskiej niepodległości. Można tutaj wiele przykładów podawać, ale podajmy chociażby ten jeden, Błękitna Armia, której dużą część stanowili Polacy, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, ale też przypomnijmy i wielką emigrację. Przypomnijmy, że Adam Mickiewicz według współczesnych kryteriów też mógłby być zaliczony do Polonii, tak samo jak Fryderyk Chopin. Z nami są cały czas, myślami się organizują, wspierają polską sprawę wszędzie tam, gdzie są, a są dosłownie na całym świecie. Uważam, że jedną z rzeczy, które robią naprawdę najistotniejszych, to przede wszystkim to, że Polacy mają dużą świadomość i kształcą swoje dzieci w języku polskim i w kulturze polskiej. Szacujemy, że na całym świecie to jest 150 tysięcy osób, a ta liczba rośnie. Ale również dziękujemy za każdy gest wsparcia, każdą inwestycję polonijną, która przychodzi do Polski, za łączenie Polski i tego kraju, w którym mieszkają. Tutaj naprawdę pole jest ogromne i tych wszystkich rzeczy jest bardzo dużo. Za opiekę nad Polonią oraz Polakami za granicą odpowiada Senat. Marszałek Izby Wyższej Polskiego Parlamentu Stanisław Karczewski podkreślał, że Izba na bieżąco omawia problemy Polaków, czy to za wschodnią granicą, czy to na Wyspach Brytyjskich i zachodzie Europy, czy to za Atlantykiem. Wszak Polonia, tak jak Polska, jest jedna. Bardzo mnie cieszy to, że jest taka duża pula pieniędzy przeznaczana na oświatę, na naukę języka polskiego, ale nie tylko, na naukę historii, na poznawanie Polski, polskiej tradycji. I dzieci na całym świecie polskiego pochodzenia uczą się języka polskiego i poznają Polskę i mówią, że zakochują się w Polsce. I to jest piękne i wspaniałe i tak naprawdę wszystkie działania, czy większość tych działań, które mamy, to służą temu, żeby jak najwięcej młodego pokolenia, dzieci i młodzieży interesowało się Polską i przybliżało się do Polski. W setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę Senat przeznaczy 100 milionów złotych na wspieranie inicjatyw polonijnych, głównie związanych z edukacją. Mamy zwiększone finansowanie w tym roku, co mnie bardzo cieszy, 75 do 100 milionów, choć wniosków wpłynęło na 370. To świadczy o tym, że nie wszystkim będziemy mogli pomóc. To świadczy, że nie wszystkie inicjatywy będą zrealizowane. To nas martwi, a z drugiej strony cieszy, bo widać, że jest bardzo duże zainteresowanie Polonii, że jest duże zainteresowanie Polaków mieszkających za granicą i organizowaniem się, ale przede wszystkim jest duże zainteresowanie w kontaktach z Polską. Cieszę się, że będziemy mogli w dalszym ciągu prowadzić dialog z Polonią, przybliżać Polonię, przybliżać olbrzymią rzeszę Polaków mieszkających za granicą. Przecież trzeba pamiętać, że to 16-20 milionów Polaków rozsianych po całym świecie i ich przyjazd tutaj do Polski w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości jest symboliczny, ale również ma wymiar praktyczny, bo przybliża nas i przybliża Polaków, te dwa płuca, bo często się mówi o dwóch płucach Polaków, którzy mieszkają w Polsce i mieszkają poza granicami. To nas zbliża, przybliża i ja się z tego powodu bardzo cieszę. A czego można życzyć Polakom za granicą oraz Polonii? O tym ponownie marszałek Senatu Stanisław Karczewski, a także przewodnicząca Senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polonią Janina Sagadowska z PiS. Życzę wszystkim Polakom, którzy rozsiani są po całym świecie, żeby jak najczęściej myśleli o Polsce, żeby pamiętali o Polsce, żeby pamiętali o tym, że są Polakami, żeby pamiętali w tych chwilach, kiedy o Polsce w różnych krajach mówi się źle, żeby zwracali na to uwagę, żeby reagowali. Życzę im, żeby jak najczęściej przyjeżdżali do Polski. Życzę im, żeby nasze wspólne budowanie mostu było trwałe i przyczyniały się do tego, że młodzież, młode pokolenie będzie przyjeżdżało do Polski i będzie z Polską wiązało swoją przyszłość. Pierwsza rzecz, dziękuję. Dziękuję za to, że są światłem. Światłem i świecą Polską. I zarażają Polską. Poprzez różne organizacje, poprzez swoje dary serca, poprzez piękną pracę, bo pracując także szlachetnie tam, gdzie im przyszło żyć w różnych krajach, świadczą dobrze o Polsce. Już Herbert w swoim pięknym wierszu pisał, że ocalałeś nie po to, aby żyć, ale aby dawać świadectwo. Ja życzę wszystkim, żeby
żebyśmy tu i w Polsce, ale wy wszyscy za granicą dawali świadectwo o tym, jak dumny, wspaniały naród jest naród polski. Dzień Polonii i Polaków za granicą ustanowiono w 2002 roku. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fedusio. Polskie Radio 24, zbliża się 23. Czas na informacje dnia. Znamy projekt unijnego budżetu po 2021 roku. Komisja Europejska proponuje powiązanie funduszy z praworządnością. Polska obawia się ingerencji polityki w finanse. Projekt ustawy dotyczący pomocy niepełnosprawnym będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Pikieta w parlamencie jednak trwa. Żołnierze, ochotnicy czy wojska z krajów należących do NATO w Estonii rozpoczęły się największe w historii państwa manewry wojskowe. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Komisja Europejska proponuje powiązanie funduszy z praworządnością w nowym budżecie. Polska obawia się politycznej uznaniowości. Nowe rozwiązanie ma obowiązywać od 2021 roku wraz z rozpoczęciem nowego 7-letniego budżetu. Unijna komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Vera Jourova powiedziała, że nowe propozycje nie są wymierzone przeciwko żadnemu z krajów, ale dodała, że gdyby obowiązywały one obecnie, to teoretycznie fundusze dla Polski mogłyby zostać obcięte lub wstrzymane. Naruszenie niezawisłości sądów i wątpliwości co do sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości mogłyby stać się początkiem procedury ograniczania czy zablokowania funduszy. Unijna komisarz nawiązała do prowadzonej przez Komisję Europejską procedury przeciwko Polsce. Została ona uruchomiona, bo Bruksela zakwestionowała reformę sądownictwa. Pytany o tę propozycję wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział, że Polska ma wątpliwości co do sprawiedliwych i uczciwych kryteriów. Niepokój co do niektórych propozycji, które mogłyby sugerować polityczną uznaniowość. Procedurę związaną z uwarunkowaniem wypłaty funduszy od przestrzegania praworządności ma prowadzić Komisja Europejska, ale ostateczną decyzję będą podejmowały unijne kraje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ekspert do spraw europejskich profesor Tomasz Grosce w Polskim Radiu 24 odniósł się do spekulacji, jakoby środki przeznaczone na politykę spójności miałyby być odebrane nowym państwom Unii na rzecz krajów południa kontynentu. Jeżeli są jakieś mechanizmy wadliwie funkcjonujące w strefie euro, to to jest problem strefy euro. Dlaczego jak gdyby znowuż mieszać politykę spójności, która została stworzona dla całej Unii Europejskiej z pewną logiką funkcjonowania czy dysfunkcji strefy euro? Chyba że południe Europy po prostu podobnie jak wszystkie inne kraje Unii Europejskiej spełnia pewne kryteria PKB i rzeczywiście te fundusze im się należą, ale nie na zasadzie tej szczególnej sytuacji wynikającej z Unii Walutowej. Dominującym kryterium wypłat ma być, tak jak teraz, dochód narodowy brutto, na czym zależało Polsce. Mimo braku porozumienia, projekt ustawy autorstwa PiS dotyczący pomocy niepełnosprawnym będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Rząd zaproponował m.in. zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u i pakiet ulg na rehabilitację, wyroby medyczne i opiekę zdrowotną bez kolejek. Protestujący w Sejmie opiekunowie odrzucają jednak propozycje i domagają się wypłaty dodatku rehabilitacyjnego w gotówce. Tymczasem Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Podkarpacie napisało do protestujących w Sejmie list otwarty. To apel o zawarcie porozumienia z władzami. Zdaniem członków stowarzyszenia propozycje są przełomowe. Premier Dzień Flagi świętował dziś wraz z mieszkańcami Stalowej Woli. Mateusz Morawiecki mówił, że biel i czerwień jako barwy narodowe łączą wszystkich Polaków bez względu na poglądy. Wzruszamy się, kiedy słyszymy Mazurek Dąbrowskiego, kiedy nasi sportowcy odnoszą zwycięstwo. Ja również chcę wyrazić najwyższą radość z powodu tego święta. Biel i czerwień jako nasze barwy narodowe łączą nas. Oficjalne uroczystości związane z Dniem Flagi oraz Dniem Polonii i Polaków za granicą zorganizowano w Warszawie, a jutro obchody z okazji Święta Narodowego 3 maja są związane z 227. rocznicą uchwalenia Konstytucji. O 10:00 para prezydencka weźmie udział w mszy w intencji ojca.
ojczyzny. W południe na Placu Zamkowym w Warszawie zaplanowano uroczystość z udziałem najwyższych władz państwowych. W jej trakcie przewidziano wystąpienie Andrzeja Dudy. Największe w historii kraju manewry wojskowe rozpoczęły się dziś w Estonii. Bierze w nich udział około 15 tysięcy estońskich żołnierzy, ochotnicy, funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji, a także wojska z krajów należących do NATO i krajów partnerskich sojuszu. Są to przede wszystkim ćwiczenia obrony terytorialnej, w których dużą rolę odgrywają ochotnicy z Estońskiej Ligi Obrony. Manewry odbywają się na terenie całego kraju, ale w końcowej fazie przeniosą się też na część terytorium sąsiedniej Łotwy. Ćwiczenia podzielono na 3 etapy. Pierwszy obejmie przygotowania jednostek do walki, w drugim będzie sprawdzana efektywność współpracy pomiędzy nimi, a w ostatniej fazie będą prowadzone ćwiczenia bojowe. Pomimo, że manewry skupiają się na obronie terytorium Estonii, to biorą w nich udział żołnierze z 15 innych krajów należących do NATO oraz państw partnerskich sojuszu. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Manewry potrwają do 14 maja. Na koniec informacje ze sportu. Liverpool został drugim finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów mimo wyjazdowej porażki z AS Roma 2-4. W pierwszym spotkaniu półfinałowym klub wygrał bowiem u siebie 5-2. Wczoraj awans wywalczył broniący trofeum Real Madrid. Finał zaplanowano 26 maja na Stadionie Olimpijskim w Kijowie. Ma być słonecznie, choć w pasie od Śląska przez centrum po Mazury są spodziewane burze z gradem. Temperatura wyniesie od 18 stopni w Zielonej Górze i Szczecinie do 26 w Olsztynie i Katowicach i do 29 w Rzeszowie i Warszawie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 23.06, jeszcze niecała godzina i zacznie się czwartek, trzeci dzień maja, na razie drugi dzień maja, czyli święto flagi, a także dzień Polonii i Polaków za granicą. Z tej okazji prezydent Andrzej Duda odznaczył krzyżami oficerskimi i kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski działaczy organizacji polonijnych. Wręczył też narodowe flagi przedstawicielom różnych instytucji, które działają w Polsce oraz poza granicami Polski. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Wracamy do wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy. Panowie ministrowie, wielce szanowna pani prezes, szanowni państwo posłowie, senatorowie, szanowni państwo prezesi, wszyscy dostojni, zebrani goście, drodzy przyjaciele, mogę chyba tak powiedzieć. Bardzo dziękuję za to niezwykłe spotkanie w bardzo szczególny dzień. W święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej, ale także w święto Polonii i Polaków za granicą. 2 maja 2018 roku, jakże szczególnego roku, roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, więc możemy powiedzieć, że święto wyjątkowo podniosłe. Obchodzimy je też w szczególnej aurze. Tutaj na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, tym dziedzińcu, gdzie zawsze witane są delegacje zagraniczne, gdzie prezydenci Rzeczypospolitej witają swoich partnerów, prezydentów i koronowane głowy z całego świata. Dzisiaj witamy tutaj naszych rodaków, rodaków z kraju i z zagranicy i cieszę się, że w takiej właśnie oprawie możemy to uczynić. Chcę pogratulować wszystkim państwu odznaczonym, wszystkim tym, którzy dzisiaj otrzymali polskie flagi za tą działalność, którą od lat, od dziesięcioleci, czasem od prawie 100 lat prowadzą. Dla kogo? Dla bliźnich, dla rodaków, czy to działalność kulturalną, czy to działalność społeczną, czy działalność dla wychowania młodzieży. Dziękuję, że ją realizujecie. Dziękuję, że realizujecie ją w tak wspaniały sposób. Mam nadzieję, że te biało-czerwone flagi, które zabierzecie ze sobą i pokażecie waszym podopiecznym, waszym podwładnym, waszym kolegom, koleżankom, będą
mobilizacją do jeszcze lepszej działalności dla Rzeczypospolitej, dla rozsławiania Polski w kraju i poza jej granicami. Szanowni Państwo, Pałac Prezydencki dzisiaj, ale w 1791 roku właśnie prawie że dokładnie rocznica tego momentu, kiedy tu spotkali się w tym budynku patrioci po to, żeby z 2 na 3 maja po raz ostatni podyskutować jeszcze na temat konstytucji, która wierzyli w to, że zostanie uchwalona. I została uchwalona 3 maja 1791 roku. Budynek w związku z tym niezwykle związany z naszą historią, z jej pięknymi momentami, ale też momentami trudnymi, bo potem ten budynek widział podpisanie Układu Warszawskiego, ale widział także obrady Okrągłego Stołu. A dzisiaj widzi najważniejsze uroczystości, wręczenie nominacji profesorskich, czy wręczenie nominacji sędziowskich, czy wreszcie wręczenie najwyższych w naszym kraju orderów. To jest właśnie nasza historia. Historia, która spowodowała, że Polacy rozsiani są na całym świecie, że mieszkają na wszystkich kontynentach. Ale dzisiaj, w dniu, w którym w szczególny sposób myślimy o naszych rodakach poza granicami, a oni myślą o nas, chciałem wszystkim Polakom mieszkającym z dala od Polski podziękować za tą działalność, którą prowadzicie dla Polski i dla polskości. Chciałem podziękować wszystkim nauczycielom, którzy uczą dzieci z dala od Polski naszej historii, polskiej mowy, polskiego języka, wszystkiego tego, co powoduje, że trwa nasza wspólnota, że młodzi, że kolejne pokolenia mają poczucie, że należą do polskiego narodu, że mają poczucie, że Polska jest ich ojczyzną, bo jest ojczyzną ich dziadków, ich pradziadków, ich rodziców, ale że jest i że oni są jej częścią. Za to z całego serca chciałem Państwu podziękować za budowanie tej polskości w młodym pokoleniu, za utrwalanie wszystkiego tego, co polskie, często bardzo, bardzo, bardzo daleko poza granicami naszego kraju. Dziękuję za to. Mam nadzieję, że już wkrótce, za kilkanaście dni, będę miał okazję osobiście pokłonić się moim rodakom w Chicago. Osobiście podziękować za wszystko to, co dla Polski i dla polskości robią w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam na to spotkanie. Myślę, że będzie to wielka okazja do tego, żeby rozmawiać o Polsce, rozmawiać o tym, co polskie, i rozmawiać o tym, co można jeszcze zrobić dla Polski. A wierzcie mi Państwo, że można zrobić bardzo wiele. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za to, że spotykamy się pod tymi biało-czerwonymi barwami. Zachęcam jeszcze raz wszystkich moich rodaków do wywieszenia biało-czerwonej flagi na domach, na blokach, wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, i wszędzie tam, gdzie można to zrobić. Pan premier podpisał decyzję, mocą której biało-czerwone flagi będą powiewały przez całą pozostałą część tego 2018 roku na urzędach organów administracji publicznej. Dziękuję za to. Chciałbym, żeby wszyscy do końca tego roku, roku stulecia odzyskania niepodległości, widzieli, że Polska jest biało-czerwona. Mam nadzieję, że pod tą biało-czerwoną do końca 2018 roku i później uda nam się osiągnąć wiele sukcesów. I tego życzę, a w pierwszej kolejności naszej reprezentacji w piłce nożnej, która niedługo rozpocznie Mistrzostwa Świata. Niech żyje
wolna, niepodległa Rzeczpospolita. Niech żyje biało-czerwona. Wcześniej na wieżę zegarową Zamku Królewskiego uroczyście podniesiono biało-czerwoną flagę. Prezydent wraz z małżonką wręczyli flagi warszawiakom i gościom. Natomiast premier Mateusz Morawiecki wziął udział w obchodach Dnia Flagi w Stalowej Woli. Podczas spotkania z mieszkańcami powiedział, że biel i czerwień na polskiej fladze mówią nie tylko o naszej przeszłości, ale wyznaczają również teraźniejszość i przyszłość. Mateusz Morawiecki podkreślił, że flaga Polski mówi o dobrych i złych momentach naszych dziejów. Jestem bardzo wzruszony, że mogę w tym dniu polskiej flagi 2 maja tutaj uczestniczyć z Państwem przy tej uroczystości wciągnięcia flagi na maszt, że dzieje się to właśnie w Stalowej Woli, w mieście, które w czasach II Rzeczpospolitej, pod koniec II Rzeczpospolitej symbolizowało naszą dumę i nasze marzenia, nasze aspiracje. Sama nazwa Stalowa Wola pochodzi przecież z przemówienia ministra spraw wojskowych Tadeusza Kasprzyckiego, który mówił, że stalowa wola narodu polskiego doprowadzi do nowoczesności, do wzmocnienia polskiej gospodarki i do nowoczesności. Tego chcemy także dzisiaj. Takie marzenia również nam dzisiaj przyświecają. Wzruszamy się, kiedy słyszymy Mazurek Dąbrowskiego, kiedy nasi sportowcy odnoszą zwycięstwo, kiedy polska drużyna narodowa gra i jak wkrótce będzie grała, malujemy sobie z radości twarze na kolory biało-czerwone. Wyrażamy w ten sposób naszą największą, najwyższą radość. Ja również chcę wyrazić najwyższą radość z powodu tego święta i z tego powodu, że biel i czerwień jako nasze barwy narodowe łączą nas. Nie bez powodu Dzień Flagi jest także dniem łączności z Polakami za granicą, dniem Polonii za granicą. Bo Polacy za granicą to najlepsze świadectwo, że Polakiem można być wszędzie. To najlepsze świadectwo, że ten jest Polakiem, kto czuje się Polakiem. To jednocześnie dowód na to, że każdy może być Polakiem, każdy, kto dba o Polskę gdziekolwiek, w jakimkolwiek zakątku na świecie, jest Polakiem. Bo polskość to solidarność. Polskość to wolność. Wolność również i poszanowanie wolności innych. Polskość to również walka o prawdę. Polskość to stan ducha. Każdy, kto czuje się Polakiem, jest Polakiem. Polacy byli otwarci przez wieki dla narodów, dla kultur i naszą siłą, atrakcyjnością naszej kultury sprawialiśmy, że dla wszystkich przybyszów byliśmy wzorem i Polska była domem. Dzisiaj jesteśmy coraz silniejsi, również naszym duchem, bogactwem naszego domu, naszej kultury. Dzisiaj wywieszamy nasze flagi i będą one wisieć tak, jak zadecydowałem do końca obchodów tego jubileuszowego roku niepodległości. Bo ta biel i czerwień wyznacza nie tylko naszą przeszłość, oznacza naszą teraźniejszość, ale również wyznacza naszą przyszłość. Wyznacza zwycięstwa i uniesienia naszej przeszłości, tragedie naszej przeszłości, ale także
nadzieję w tej drodze do przyszłości, na drodze, której podążamy, wy jednocześnie też realizując nasze aspiracje na drodze naszych marzeń. Bo biało-czerwona flaga nie jest ani lewicowa, ani prawicowa. Biało-czerwona flaga ma łączyć wszystkich nas, wszystkich Polaków, ponad podziałami i ponad poglądami. Chcę, żeby polska flaga zawsze taka była, żebyśmy dla realizacji naszej racji stanu po prostu wszyscy działali pod tą flagą, pod flagą biało-czerwoną. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Niech te barwy, przepiękne barwy biało-czerwone zawsze nas łączą. Polska jest jedna. Dziękuję bardzo. Z okazji Dnia Flagi i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczęło akcję pod hasłem Szanuj, kochaj, chroń. Promuje ona szacunek dla symboli narodowych i znaków wojskowych. Inauguracja akcji odbyła się w Łazienkach Królewskich w Warszawie. O szczegółach Małgorzata Głogowska. Ci, co święto flagi postanowili obchodzić w Łazienkach Królewskich, mogli podziwiać specjalną wystawę na temat polskich symboli narodowych i znaków sił zbrojnych, a także obejrzeć pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Siedlec. Ponadto reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego przygotował specjalny koncert zatytułowany Służymy Niepodległej. Dziś możemy cieszyć się niepodległością właśnie z tego powodu, że duch nie umarł. Duch był obecny w piosence. Tę piosenkę pragniemy Państwu przybliżyć. W oryginalnych wersjach, w bardzo dobrych opracowaniach na solistów, chór, orkiestrę symfoniczną. Mówi pułkownik dr Paweł Lewandowski. Dla uczestników imprezy Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało kilka tysięcy broszur na temat biało-czerwonej, orła białego i hymnu. W publikacji Szanuj, kochaj, chroń przedstawiono m.in. kolejność prezentowania flag. Na terytorium Rzeczypospolitej biało-czerwona zajmuje zawsze honorowe pierwsze miejsce. Jeżeli są prezentowane dwie lub cztery flagi, to Polska powinna być po lewej stronie. W przypadku trzech i pięciu flag biało-czerwona jest w środku. Musimy też pamiętać, że zniszczoną flagę należy w godny sposób niepublicznie spalić lub rozdzielić barwy, a ponadto nie powinna służyć jako pokrycie stołu, powinna być zawsze czysta, nie powinno się po niej pisać i powinna być prezentowana w proporcjach 5:8. Wymienia podpułkownik Joanna Klejszmidt-Bodziuch z dowództwa garnizonu Warszawa. Broszura przypomina także, że podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego mężczyźni w cywilu zdejmują nakrycie głowy, a osoby w umundurowaniu oddają honory przez salutowanie. Ci, co otrzymali broszurę, przyznają, że warto przypominać o wypisanych w niej zasadach. Czegoś nowego się dowiedziałeś? Niektóre rzeczy tak, że zniszczoną flagę należy w godny sposób niepublicznie spalić lub rozdzielić barwy. Tego się nauczyłem. Większość rzeczy już wiedziałem. Warto sobie przypomnieć. Inne rzeczy mi przeczytać, ale dziewczynki wiedzą, że dzisiaj jest dzień. Jakie dziewczynki? Flagi. Nie każdy wie co i jak, więc dobrze, jeżeli tak jest wydawane, no bo dokształcamy się. A informacje zawarte w broszurce można także odnaleźć na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej. Małgorzata Głogowska, Polskie Radio 24. Czym jest flaga biało-czerwona, wyjaśniał w Polskim Radiu 24 Robert Szydlik, członek Komisji Heraldycznej przy MSWiA. Płat biało-czerwony, proporcji 5:8, dwa pasy oczywiście równej szerokości. Jeśli chodzi o barwy, to są one ustawowo określone dość precyzyjnie, chociaż to się zmieni, te techniki drukarskie nam trochę wyprzedzają, że tak powiem, te opisy ustawowe. Niemniej jest ten opis ustawowy przyjęty, przyjmuje się powszechnie, że to są barwy biała i czerwona, chociaż one nie do końca rzeczywiście takie są, ale tak się przyjmuje też flaga. Natomiast barwy narodowe to już inne zestawienie w innych proporcjach, czyli załóżmy, że ta flaga będzie dwa razy dłuższa, to powinniśmy już powiedzieć, że to są barwy narodowe. To już nie będzie ściśle flaga ta według ustawy, ale to będą również, nie wiem, kokardy, wstążki biało-czerwone. Myślę, że intuicyjnie jakby rozpoznajemy to, co stanowi właśnie te barwy narodowe, bo może mieć to różne formy graficzne, przestrzenne. No i flaga tutaj nie pozostawia nam miejsca na to, by jeszcze na niej chociażby jakieś napisy. Tutaj chodzi o szacunek do historii, do
którym winniśmy się podporządkować. To jest taka częsta dyskusja, która dotyka chociażby różnych aren sportowych, gdzie widzimy czerwono-białe połacie materiału z wypisanymi nazwami miast. Kiedy możemy w ten sposób manifestować swoje przywiązanie zarówno do miasta, z którego pochodzimy, jak i do barw, a kiedy nie powinniśmy tego robić? Jeśli chodzi o przepisy, to sprawa jest prosta. Zrobimy sobie flagę dwa razy dłuższą, napiszemy na niej, bo policjant, gdyby nawet się uparł, nie może nam mandatu wlepić, no bo skoro nie jest to 5-8, nie jest to flaga, ale wydaje mi się, że dobry obyczaj nakazywałby, żeby odchodzić od tego pisania po flagach. Od kilku lat jest to propagowane i wydaje się, że ta wiedza jakby przechodzi do tego krwiobiegu społecznego i jeszcze pewnie na stadionach, czy też wśród pielgrzymów często te napisy się pojawiają. Jak mamy relacje na przykład z Placu Świętego Piotra w Rzymie, to często widzimy też te napisy. Wydaje się, że to jest taki szczery odruch takiego patriotyzmu lokalnego, żeby w telewizji zobaczyli, że my przyjechaliśmy z tej miejscowości pod Wielką Krokiew, czy na ten Plac Świętego Piotra. Wydaje się, że nic zdrożnego, a jednak unikajmy tego pisania na fladze, bo to nie jest baner reklamowy. Można natomiast, jak ktoś chce, ma wenę, dzisiaj wszystko da się wyprodukować. Za naprawdę nieduże pieniądze można sobie skomponować samemu, czy przy pomocy nawet kolegi, który cokolwiek programy graficzne zna, coś, co będzie barwami kojarzyło się z flagą, ale tą flagą nie będzie. I można na tym te napisy umieścić. Więc tutaj jest furtka dla wszystkich tych, którzy chcieliby w ten sposób właśnie manifestować także przywiązanie do miejscowości, z których pochodzą. No to na plus, to na pewno ułatwi ten manifestowanie tego nowoczesnego patriotyzmu, o którym też dziś mówimy. Jak flagę prawidłowo należy wywieszać, jeśli ktoś chciałby w trakcie świąt narodowych 2 maja, 1, 3 taką flagę zatknąć na proporcu swojej posesji? No, najważniejsze, żeby była czysta ta flaga, nieporwana. Przyjmuje się, że jeśli deszcz pada, czy jest wichura, powinniśmy tę flagę zdjąć. W nocy powinniśmy ją pewnie oświetlić, ale to no, trudno było pewnie wymagać od obywateli, żeby na swoich prywatnych posesjach oświetlali flagę przez całą noc. Często jest to pewnie trudne techniczne. Zresztą kto miałby sankcje wyciągać wobec kogoś, kto powiesił tę flagę i jej nie oświetli. Ja też wieszam flagę na swoim domu, znam te zagadnienia, no i nie dbam o tę nocną iluminację. Pewnie nie ściągam tej flagi na każdą noc, bo wymagałoby to jednak pewnej gimnastyki. Niemniej już na urzędach państwowych, na instytucjach należałoby tego pilnować. Mamy urząd, mamy instytucje, pewna powaga, która powinna towarzyszyć tym instytucjom państwowym czy samorządowym, wymagałaby szczególnego podejścia. No właśnie, to się widzi czasem flagę owiniętą wokół proporcja wskutek no, nie czyichś złych intencji, ale warunków pogodowych, silnego wiatru chociażby. No to tutaj to są jakby dwa rozwiązania, albo trzeba tego pilnować, pewnie przed jakimś gmachem ministerialnym kłopotu nie ma, bo jest tam ochrona, są jacyś strażnicy, mogą tego pewnie na bieżąco dopilnować, odwinąć taką flagę. Są też patenty techniczne dzisiaj też takie, które umożliwiają zamocowanie takiej flagi, która nam się nigdy nie zwinie. Na moim domu flaga się nie zwija, podczas wiatru może się obrócić, ewentualnie zwinąć się nie zwinie. Nie będzie tego brzydkiego efektu. A podczas burzy, bo też przeglądam z uwagą poradnik biało-czerwony wydany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przepraszam, wewnętrznych i administracji, który przyniósł pan ze sobą do studia, znajduje też w nim informację, że w trakcie burzy powinniśmy taką flagę zdjąć. Wypadałoby zdjąć, bo na pewno wiatr i deszcz obejdą się z nią. Mogą ją uszkodzić. Mogą uszkodzić. No to warto sobie to wziąć do serca, bo burze w te dni majowe, pierwszomajowe, drugo i trzecio nas nie omijają. Flaga państwowa z godłem. Również mamy coś takiego. Czym ona się różni od tej biało-czerwonej klasycznej flagi i w jakich sytuacjach jest wywieszana? Ona w zasadzie różni się tym, że zwykli obywatele czy zwykłe urzędy nie powinny w ogóle takiej flagi wywieszać. Też czasami widzę, że ktoś prywatnie taką flagę ma, czy do samochodu zamocowaną jakąś chorągiewkę. To się upowszechniło, bo wydaje się wielu ludziom, że to jest ładne, może bardziej świąteczne, bardziej dostojne. Ale to są w zasadzie flagi, które przysługują w dyplomacji poza granicami kraju. Używane są też na morzu, w marynarce wojennej, również w marynarce tej cywilnej, handlowej. Jest między nimi też różnica, bo te wojenne oczywiście mają wyciętą w tej części swobodnej flagi taki jaskółczy ogon, czyli ten są tak jakby pozbawione tego środkowego trójkąta.
Tak jak mówię, wydaje nam się często, że one są bardziej odświętne, natomiast jest to flaga, której nie powinniśmy używać ani na urzędzie, nie wywieszać ani na gmachu publicznym, ani prywatnie. A więc klasyczna biało-czerwona tutaj nie należy, mówiąc kolokwialnie, kombinować. A co z flagami tymi regionalnymi poszczególnych miast? Jadąc przez Warszawę, w niektórych tylko miejscach można zauważyć flagi czerwono-żółte na przykład. No właśnie, przejeżdżając w tej chwili przez Warszawę, zdziwiłem się, że mamy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i zdziwiłem się, że na słupach są po dwie flagi biało-czerwone. Tej żółto- czy złoto- czerwonej warszawskiej nie widzę. Jestem zdziwiony. To oczywiście wynika z tego, że nie ma tu pełnej wiedzy, bo te flagi lokalne, nie wiem, gminne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie, one w niczym nie są gorsze. Oczywiście one ustępują miejsca biało-czerwonej w tej precedencji, w kolejności. Pewnie ta biało-czerwona jest pierwsza, ważniejsza, ale tutaj jest jeszcze sporo pracy do wykonania, żeby przekonać i osoby pełniące funkcje publiczne, ale i obywateli, że te flagi też są bardzo ważne. Z Robertem Szydlikiem rozmawiał Łukasz Sobolewski. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest 20.